Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu poseł Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam. W Prawie i Sprawiedliwości podobno spiskują przeciwko Beacie Szydło? Nie, to nieprawda. Jest decyzja podjęta w lipcu, że do tych wyborów idziemy z kandydatem na premiera, panią wiceprezes partii Beatą Szydło. I ta decyzja jest podtrzymana. My chcemy, żeby pani Beata Szydło, Szydło została premierem. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie. W każdym razie, w ostatnie dni kampanii wyborczej prominentni politycy mówili, że będą o tym mówić już tak na 100% po wyborach. Więc dlatego pytam, czy po wyborach sytuacja się zmieniła? W tym się sensie na 100% po wyborach, że czekaliśmy na wynik tych wyborów, ale dzisiaj już ten wynik znamy i wiemy, że naród nam powierzył odpowiedzialność za władzę. E, i, e, i tę władzę obejmiemy, więc... Czyli spiski są wymyślone przez niektóre media. No ja wiem, że, że media się zawsze interesują różnymi grami personalnymi, ale e, dementuję, sytuacja jest taka, jak zapowiadaliśmy. Naszym Wszedł... kandydatem na premiera jest Beata Szydło. Wszedł pan w Okręgu Gdańskim do Sejmu. Jak pomaśle, czy jak po maśle pan wejdzie też do rządu? O tym też będzie decydować pani premier Beata Szydło. Wiem, że jest dużo spekulacji, zawsze to media najbardziej interesuje, personalia właśnie i dużo spekulacji w mediach, natomiast... Nie na... tylko personalia, ale jak będą wyglądały te przyszłe ministerstwa, czy, czy coś się zmieni? Czy... Dużo można wyczytać w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości, jak chcemy trochę przemyblować strukturę Rady Ministrów na przykład doprowadzić do tego, żeby Ministerstwo Finansów nie było takim wszechwładnym ministerstwem, które decyduje o wszystkich strategicznych decyzjach gospodarczych, które rząd podejmuje. Chcemy jednak, żeby takim ministerstwem które będzie przede wszystkim o tym decydować, było Ministerstwo Rozwoju i Gospodarki, najsilniejsze Ministerstwo Gospodarcze, ale też chcemy na przykład, i to jest mi temat bliski, ze względu na mandat, który objąłem i w miejsce, w którym ten mandat objąłem, i mam już od 10 lat ten mandat, czyli Pomorza. Chcemy powołać też Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, bo chcemy doprowadzić między innymi do tego, żeby Polska wreszcie przodem do morza się ustawiła i żeby ambitną politykę morską zaczęła prowadzić. Ale pan jest zainteresowany, jeśli, to innym ministerstwem Ministerstwem Kultury, a nie Ministerstwem Gospodarki Morskiej. W tym Morskiej. sensie jestem zainteresowany i zawsze to mówiłem, że, że byłem już w Ministerstwie Kultury, byłem wiceministrem, sekretarzem stanu w latach 2005-2007. Uważam, że to było. Bardzo interesujące doświadczenie również dla mnie osobiście, i, i dobrze to wspominam. Ale dostał Pan propozycję, czy jeszcze o tym Państwo nie rozmawiali, czy też rozmawiali, ale nie może Pan powiedzieć? Nie, naprawdę na, na takie rzeczy jest jeszcze za wcześnie. Poczekajmy jeszcze na ten oficjalny komunikat podsumowujący wynik wyborów, w sensie ilości mandatów. I, no myślę, ale to już że... nic nie zmieni, bo, bo pan, nie jest, pana pozycja nie jest zagrażona, jeśli chodzi jestem o... Jestem z woli wyborców Pomorza, jestem posłem da, na Sejm Rzeczpospolitej no z Okręgu Gdańskiego. Cieszę się i dziękuję przy okazji swoim wyborcom, że, zaufali, że w tak dużej skali mi zaufali, bo w tym trudnym dla Prawa i Sprawiedliwości regionie, gdzie Platforma zawsze określała ten region jako swój matecznik, no nieskromnie powiem, pokonałem, pokonałem posłów Platformy, miałem od nich lepszy wynik i obejmuję mandat. W tym momencie obejmuję mandat. Jeśli chodzi o sprawy, o których pan nie bardzo chce mówić, to jeszcze mówi się o tym, że mógłby pan też pokierować telewizją. Nie, nie, to są jakieś dziwne pogłoski. Wiadomo, że z dziennikarstwa do polityki droga jest raczej w jedną stronę. Oczywiście można, będąc politykiem, uprawiać publicystykę, ale, ale droga jest raczej w jedną stronę i e, e, kiedy się na nią zdecydowałem 10 lat temu, e, to wiedziałem, że już powrotu do pełnienia funkcji w mediach nie ma. A co się powinno zmienić, jeśli chodzi nie wiem, o organizację, o samą koncepcję Ministerstwa Kultury? O ile powinno? Ministerstwo Kultury w sensie organizacyjnym, no można oczywiście się zastanowić nad, nad powołaniem takiego Departamentu Projektów Kluczowych, bo takiego Departamentu nie ma, a, a myślę, że w przyszłej polityce kulturalnej można o takich projektach kluczowych pomyśleć. Ale na przykład, co to mogłoby być taki projekt na przykład kluczowy? jak się tak myśli o, o latach 2015-2019, czyli tych latach, które kadencja nowa ma objąć? No to dotykamy takich ciekawych momentów, jak rok 2016, przyszły rok, 1050-lecie Państwa Polskiego i Chrztu Polski. To, jest, to było równo, równoczesne prawda, wydarzenie, że wraz ze Chrztem Polski na arenę dziejów weszło Państwo Polskie i wydaje mi się, że musi być współorganizowane: muszą być współorganizowane uroczystości przez Państwo Polskie. i i Ministerstwo Kultury w tej sprawie na pewno będzie miało coś do odegrania, ale jeszcze ważniejszy jest rok 2018. Uważam, że w roku 2018 w stulecie naszej niepodległości trzeba przedstawić taką ofertę narodowi społeczeństwu no, wielowydarzeniowego, że tak to określę, programu, który nazwałbym Niepodległa 2018, przypominającego różne kluczowe momenty naszej historii i i dającego dużo radości. Myślę, że to też trzeba wypracować właśnie w Ministerstwie Kultury. A czy Państwo powinno wspierać także sztukę kontrowersyjną, na przykład spektakle, które wzbudzają nie u wszystkich dobre emocje? Pani redaktor, w historii kultury jest tak, że często pojawiają się jakieś transgresywne treści, często bulwersujące zawsze w formie, a za jakiś czas stają się klasyką. Tak bywa, tak? Że, pamiętam, jaki był szok, kiedy się pojawił kubizm czy impresjonizm, na przykład w sztukach plastycznych, a, a dzisiaj na te rzeczy patrzymy jako na klasykę, więc trzeba dosyć roztropnie podchodzić do oceny nowych zjawisk kulturowych. Eee, Ale na... to znaczy, że, że państwo mecenat państwa nie powinien odrzucać takich no powiedziałabym nie stuprocentowo pozytywnie ocenianych Projektów. Generalnie kultura jest sferą wolności i o to trze, trzeba dbać i tego pilnować, żeby była sferą wolności. Ale są też takie koncepcje, że właśnie państwo powinno wspierać tylko to, co jest klasyczne, co nie budzi nie powinno, kontrowersji. Na pewno pani redaktor nie powinno wspierać tego, co jest łamaniem prawa. Mamy na przykład w polskim prawie zapisane, mamy zapisy o tym, że nie należy nadwyrężać czy naruszać uczuć religijnych obywateli i jeżeli ktoś wymyśla dzieła sztuki, które mają wyłącznie taki cel i które są no, bardzo często po prostu mało cenne, jeśli chodzi o, o wartość formalną tego dzieła sztuki, ale, ale ich ale celem, takie i, i celem są jest takie oceny po latach, jak sam pan powiedział. Czasem te oceny się zmieniają. Najpierw może coś się wydawać, że to jest tylko ja myślę, ja myślę, bo, jakiś happening. Ja myślę, wie pani, bo o takich rzeczach, co można, a czego nie można zaprezentować, będą powinni decydować dyrektorzy instytucji kultury, a nie żaden polityk. I myślę, że oni potrafią roztropnie Ocenić, co, co jest warte przedstawiania, a co nie pod tym względem, właśnie. A co na przykład narusza prawo, bo też musimy pamiętać o tym, że również w tej dziedzinie, w dziedzinie kultury, prawa naruszać się nie powinno. A czy jako ewentualny minister kultury znalazłby pan sposób na usytuowanie na krakowskim przedmieściu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, pomimo że to jest w gestii władz Warszawy? To jest oczywiste i pręd, zawsze mówiłem, że prędzej czy później do tego dojdziemy, mimo różnych przeszkód, które się tworzy, że e, pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, które wspólnie w Sejmie ponad podziałami wszyscy uznaliśmy za największą tra tragedię narodu i państwa polskiego po II wojnie światowej w specjalnej uchwale, że taki pomnik powinien e, w jakiejś formie, to jest do dyskusji, w jakiejś formie powinien e, stanąć w miejscu, który Polacy wyznaczyli wyznaczyli w dniach po 10 kwietnia 2010 roku, pielgrzymując do konkretnego miejsca, stawiając tam znicze, kwiaty, spontaniczne upamiętnienia. I to było, to było krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim. I taki pomnik powstanie, mimo, mimo tak właśnie, różnych przeszkadzających osób. Właśnie pytam, taki pytam pomnik jak to zrobić w zgodzie powstanie. z prawem i kompetencjami poszczególnych instytucji i osób? Dogadamy się. Czyli... Gdyby pan był ministrem kultury, to rozmawiałby pan z Hanną Gronkiewicz-Walc, nie wiem, z konserwatorem zabytków. Jak widzimy, e, poglądy się zmieniają. Pamiętam takie lata, zaraz w, pierwsze lata po katastrofie smoleńskiej, kiedy władze Warszawy mówiły, że żaden pomnik na terenie Warszawy nie jest potrzebny, bo, bo powstał przecież pomnik na cmentarzu. A potem nagle przed wyborami e, włodarze miasta uznali, że jakiś pomnik na terenie miasta jest potrzebny i wyznaczyli jakiś trójkącik e, między trzema ulicami, do którego nikt podejść nawet nie może. Więc e, poglądy ewoluują. Czy projekt ustawy medialnej jest gotowy, czy to jest tylko. Koncepcja przedstawiona na konwencji y, czy kongresie w Katowicach. W Rozmawiamy w Medium Publicznym w Trójce, część Radia Publicznego, wspaniałej instytucji z wieloletnią tradycją. I e, e, mówimy jasno, że takie instytucje jak Polskie Radio, jak Telewizja Publiczna, jak 17 rozgłośni regionalnych Radia Publicznego czy Polska Agencja Prasowa, w sumie mamy 20 mediów publicznych, o czym się często zapomina nie powinny być spółkami prawa handlowego. To był błąd ustrojowy, który zaproponowano 23 lata temu, żeby z państwowych mediów przekształcić te media w spółki prawa handlowego, czyli rozliczać się przede wszystkim z zarabiania pieniędzy, tak jak elektrownia, tak jak producent butów itd. itd. I czyli rozliczać powinny się. być instytucjami pożytku publicznego? Jakąś też... formą instytucji wyższej użyteczności publicznej o charakterze prawnym, państwowym oczywiście, ale na ale pewno. Niepodległym nie ministerstwo prawa Kultury. O podległości jeszcze nie mówmy jest, jeszcze na ten to, temat. Bo to jest kluczowe. Gdyby, gdyby były podległe Ministerstwu kultury. Redaktor, dzisiaj są podległe ministrowi skarbu. Czy to jest normalne, że minister skarbu co roku kwituje e, e, i daje absolutorium e, na działalność mediów publicznych? Minister skarbu, który ma na głowie kopalnie i elektrownie? To jest dopiero nienormalne, więc e, moim zdaniem. E... Ale kwitowanie to jedno, a możliwość. Odwołania władz przez, nie wiem, ministra, wiceministra to dwa. Chodzi to mi o to, żeby róże... nie, nie było takiej y, sytuacji. To są, to są dwie różne sprawy. E, podległość, a, a wyłanianie władz. Na ten temat dyskutujemy, na pewno przedstawimy jakiś projekt e, e, zmian ustawowych, ustrojowych, e, żeby z tego reżimu spółek prawa handlowego w media publiczne wyprowadzić. A to jest wśród priorytetów? Prawo i sprawiedliwości ustawa medialna? Myślę, że to jest dosyć ważne, dlatego że również na wielu spotkaniach z ludźmi słyszymy my intensywne spotkania, przecież z ludźmi przeprowadzaliśmy w czasie ostatnich lat jako partia opozycyjna. I słyszeliśmy również i takie narzekania, że, że ludzie nie rozumieją, po co media publiczne istnieją, skoro programowo ono niczym się nie różni od mediów prywatnych i komercyjnych. Te czołowe anteny, oczywiście. Państwo ponieważ. Finan proponują finansowanie z budżetu i pani Barbara Bubula mówiła o poziomie co najmniej półtora miliarda. To nie jest dużo, zważywszy na to, że w 2014 roku koszty funkcjonowania TVP samej. Hmm. To było właśnie powyżej półtora miliarda. Tak, ale zwracam uwagę, że z abonamentu, który został uśmiercony osobiście przez Donalda Tuska jako lidera opozycji, a potem premiera, zbieraliśmy nigdy nie więcej niż 900 milionów złotych, a właśnie z powodu tego uśmiercenia przez Donalda Tuska zeszło do 400 paru milionów złotych, bo on zachęcał do niepłacenia abonamentu. I jednak to półtora miliarda, a może i 2 miliardy, bo myślę, że. Ale złożymy... kosztem, kosztem zmniejszenia liczby reklam zapisanego w ustawie jak rozumiem. Oczywiście można też o tym rozmawiać, że jeśli lepsze finansowanie publiczne, mediów publicznych, to y, to też ograniczenie prawa do emisji reklam. Ale to jest temat chyba na jedną y, następną jakąś poważną długą rozmowę. Teraz musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego dnia życzę.